Spartans! What is your profession? Cześć, z tej strony Agaski 119 w kolejnym filmie z Rome 2 na modyfikacji Divided Impera. I jako Liga Heleńska w tym momencie mamy bitwę z Massalią oraz jej sojusznikami Lepontami. Ogólnie sprawa jest taka. Ja tą bitwę grałem na... osobno i była w ogóle masakrą, jeśli chodzi o FPS-y, masakrą, jeśli chodzi o rozegranie bota. I ja tej bitwy nie rozegram znowu, bo była tak długa, że po prostu już nie miałem sił, a był środek nocy. Poprzedni film też był nagrywany wtedy i po prostu zrezygnowałem. Teraz też za bardzo czasu nie mam, więc po prostu odpuszczę tą bitwę. Bo sama bitwa trwa 40 minut i to jest ten problem. Znaczy, nagranie trwało 40 minut, widzieliście tylko 20, a bitwa cały czas trwała, nie? To jest najgorsza rzecz, jaka może być. Ja w tym momencie się wycofam. Tylko Genui. I on teraz oblega Genuę. I o kurde. A to mogę stoczyć. to mogę stoczyć. Flota, dużo łuczników. Sami łucznicy. Taką bitwę mogę stoczyć, dobra. Myślałem, że będzie bardziej rozsądny bot. A co mnie tam wiedzieć? Ustawimy się w tym. Na placu, obronną formacją. Kawalerię wyślemy na flankę, ta nasza armia powracająca jako posiłki przyjdzie. Rozumiemy armię w dwóch sektorach, będziemy się bronić przed łucznikami i kawalerią. Więc rozpoczynamy, ja widzę was po przerwie. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Plac jest tutaj, czy obrona w tą stronę, w tą stronę. A jak wygląda tak, mamy tutaj santówki, nie szturmówki, ale możemy zawsze robić myka. Tak czy siak się pobijemy z nimi na morzu. Dobra. Tam ich oplici. Nasza armia idzie stąd. I dobra. Tak. Rejkowie. Formacja tego placu. Uda się to, mówię wam, to się uda. W większej liczbie tutaj. Ten jeden oddział tutaj jeszcze się ustawi. Nie da się, dobra. Jako odwody. Tutaj. Łucznicy w większej ilości tu. Tutaj. Kawaleria niech się ustawi tutaj. Będzie zbiegać specjalnie. Tutaj chyba tylko tu się mogą wystawić i tutaj, więc będziecie wybiegać specjalnie. Dobra, start. Flota. Płyńcie od razu na tych. Dobra, kawaleria od razu. Dziwnym trafem te jednostki idą. Okay. Dobra, niech to przyjdzie najpierw. Kawalerii drugi oddział tam. Od razu. Pauza. Wy tutaj. Łucznicy rozpoczęli ogień. Okej. Okay. Teraz tak. Kawaleria moja drugi. Kolejna grupa. Falangi.
Trupa. W tym samym momencie wyjdziecie na pierwszą linię NATO wzgórze. Biegiem. Generał będzie tu. I zepeltaści tutaj. A, nie, to nie ja, tylko wy. Tako i wy teraz tutaj. Tak. Tu. Łucznicę tutaj. Dobra, teraz tak. Jakbym coś widział. Ten oddział na tą flankę. Periojkowie na tą flankę. Tako. I wy sobie też zróbcie grupę razem z falangitami. Teraz tak. Oddziały nasze pomocnicze. Grupa falangitów. Też są ustawieni. I teraz tak. Te dwa oddziały na tą flankę. Te dwa oddziały na tą flankę. Ten oddział. Te dwa oddziały tutaj. Jak to tu wygląda? Dobra, poświęcicie się. Jeszcze nie? Uciekać? Tutaj? Pauza, jak ci łucznicy sobie tutaj radzą? Są ci cztery oddziały. Strzelać w tych. Kawaleria nie ma tutaj szans z tymi strzelać po naszych. A to tamci, dobra. Padli. Jedna łódka zniszczona. To tutaj jest łucznicy. Dobra. Pauza. Kawaleria na plecy tutaj. Lekkie oddziały. Kawaleria tutaj. Nie. Co w tym, co tu biegnie? Ci. Tu. Tu. Kurwa, zgubiłem się. Tu. Wy tutaj. Wy. Tu. Jeszcze tu biegnie. Nic tam nie biegnie, dobra. Kawaleria. Tu. Obrzucacie ich gównem. No i mamy włócznie, więc spierdalać. Czarza podziałała.
zróbcie jakiś damage większy, co? Pauza. Póki możecie, to strzelajcie w tych jeszcze poplitów. A wy... W sumie to tutaj. Dobijcie tych peltastów. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Pauzę. Teraz tak, kawaleria jest potrzebna tutaj. Jazda. One of our units has used all its ammunition. Dobra. Ready for orders. Double time. I odchodzą. Ważniejsze. Our general is under attack. Dobra. Okej, ten też zaś obiec niestety. Dobra. Są cię? Na tych? One of our units has used all its ammunition. O Jezu, przepraszam. Dobra, jak to tu wygląda? To dobrze. Tych obrzucać. Tym na flankę, wy tutaj. A tych? Okej. Łucznicy tutaj są problematyczni. A tych?
Dobra, ten oddział teraz tu na plecy. Wy tutaj. Dobra. Na tych szarża. Taką samą kurwa ikonkę, dobra jazda. Do szarży! Się przebili. Trzeba szybko reagować, bo... Na plecy wbijać. Pauza, bo trochę nie ogarniam już, co tu się dzieje. Petlaści przebiec tutaj, piechota na tych. Tutaj. Oddziały falangi tu. Kolejny oddział periojków niech biegnie tu. Wy. Tutaj jakby się dobrze, byłoby fajnie. Ale nie, więc tutaj się ustawcie. Generał w sumie zresztą biegnie tutaj. O, resztę ustawimy do końca. Łucznicy strzelać w tych. One of our units has used all its ammunition. Na plecy. Czy wy macie ostrzał jeszcze? No nie. Jak to tu miał? Wy. Dobra. Plecy im. Radcy wojownicy. Tutaj. Się ogrywamy trochę w punkcie. Valeria uciekła. Na tych.
Okej. Trójkowie tutaj. Tu na flankę wbijać. Kawaleria gdzie jest? Tu. Dobra. Co wy tam robiliście? Dobra. Tam się nie za... nie pozwolić im przejść. Łucznicy zjebani. Jest generał. A tu już walczy, dobra. Gdzie jest generał? Ten główny, tu. Na plecy im. Ty tu. Ty tu walczyć, kawaleria biegnie. I z tych kurwa statków strzelają, nie? Już mieliście falangę. Dobra, otoczeni praktycznie. Dobra, jazda. No kurde, ci ze statków strzelają cały czas, nie? Ja nie wiem, czy oni się zdesantują. Nie, ale ty... jestem z... drugi generał się już podbił, znaczy... Jazda. Co się tutaj ustawcie? Dobra, tutaj poddali się, wygraliśmy tutaj walkę. Dobra, dobra, teraz tutaj. Tu generał wpadło. Morale powinny paść tutaj na łódce. I zerwali mocno. O, i padają morale, bo wszyscy padają. Dobra. Wygrana bitewka. Okej. Okay. Zniszczyliśmy sobie flotę. Straty 1000, ale tutaj głównie garnizon padł. No, udało nam się ładnie to pokonać. A ja w tym momencie witam was na mapie kampanii.
Dobrze, i cała wroga armia została zniszczona dosłownie. Jeden oddział kawalerii przeżył, a to chyba nie warto tego kontynuować. Ten oddział kawalerii zginął, co prawda, ale no nie ma z czego co płakać nad rozlanym mlekiem. Uzupełnimy go czymś innym. Jeżeli chodzi o to, to bym wymienił tych helotów w końcu. Nie był więźniów. Tylko jeden oddział kawalerii przeżył. Serio. Ta flota długo nie pożyje. Zostanie zniszczona przez naszą flotę. Tak mi się wydaje. Nasza flota przestanie rajdować im tereny wzdłuż ich stolicy. To zniszczy te floty, żeby nam nie przeszkadzały zaraz. Dodatkowo niektóry przelecą. Nie włączyłem flotera ponownie. Czyli tak, które przelecą, zrobimy to co nasze. Ci boję, że ta armia zaraz atakuje, nie? Dlatego zostaje tą armią cały czas. On cały czas coś robi tym agentem. Cały czas robi coś tym agentem, bo on leveluje. To nam robi. To jest ten problem. Dobra. Mamy z nimi wojnę, bo tak trochę teraz się wystraszyłem. Getowie się bardzo rozwinęli tam, gdzie aż Getowie są. W tym miejscu jest ich armia. To wszystko tutaj. Tak, trzeba tą jedną armię transportować do końca już na tereny. Na tereny też Włoch, tam się uzupełnią. Dobra, już. O. Dobra. Welcome him to your party. Royal Ever comes to an age. No to dobra, to tam spoko, że ci agenci dezercja na morzu, to wiem. Guitar subversion. No dobra, oni tutaj próbują nie zaatakować z tego co widzę, ale zobaczymy jak im to wyjdzie. To jest jedna z bardziej zawodowych armii moich. O, najlepsza. Ta armia przechodzi ciężkie czasy na morzu. W tym momencie się uzupełnia. Tak, w tym momencie się uzupełni. Ile tur? Wie, to akurat dojdziecie sobie tutaj. Jedną turę. Ta armia rusza dupsko tu. I ogólnie to te armie teraz nie mają jako tako tutaj. Werbować trzeba na pewno. Co to mam? Trzeci level, o kurde, tego nie widziałem. Ojeju, ale dobre te. Picket Inonian Lancers. Lancierów mam, a lancierzy się przydają. No, lancierzy się przydają. Drodzy, ja jestem gotowy na to. Ile? Tury, a to nie. I? Jedna tura, dobra. A light kawalerii. Okej, okay, to jest okej okay jeszcze. Floto moja, jak przestaniesz rajdować, ile straci mi pieniędzy? Bo cały nasz dochód polega z tego rajdu. Więc rób to dalej. Okej, okay, uzupełniajcie się. Drugi level. Ja chcę dać 3000 na to. Bardziej rozwinąć sobie jakąś gospodarkę. Lepiej byłoby gospodarkę rozwinąć. Tutaj będzie woda z chwaloru. To. Możemy rozbudować się. Zrobimy to. Dobra. Fajnie, że w ogóle widać te akwedukty.
Jeden akwedukt, jeden był chyba gdzieś tutaj. Tutaj jest fontanna. No i tu jest fontanna widać, a wcześniej był akwedukt i ten akwedukt było faktycznie widać. Tutaj tak samo, był akwedukt, było widać akwedukt teoretycznie, więc zobaczymy potem. I wybudujemy ten. I dowerbujemy ten oddział. Nie mogłem wziąć najemników. Czyli podejść tutaj, a tu gdzieś jest schowana armia pewnie. Tutaj podeszła tutaj ta jedna armia. Bo gdzieś tutaj w te tereny. Po prostu jej nie widzę, ale wiem, że tam jest. O właśnie. Dobrze, że tutaj podszedłem. Na sensie oni obozują dopiero. Więc mamy szansę jeszcze wybronić Patavium. Armia nie jest jakoś dobra, tylko mam dużo łuczników. Ale ja w tym momencie będę kończył odcinek. Więc raje czyści. Do widzenia.